Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiem, jak zaoszczędzić trochę węgla w sezonie zimowym. Jest koniec grudnia, początek stycznia. Temperatura na dworze gdzieś w granicach od 0 do plus 3, 4 stopni czasami. A więc no nie jest zbyt mroźno, ani zbyt zimno. Ale spróbuję pokazać prosty sposób, jak zaoszczędzić węgiel. Banalnie prosty. No, wszyscy wiemy, że w piecu odbywa się spalanie węgla. No i te gorące gazy spalinowe, które przebiegają tymi meandrami wewnątrz pieca, no i wychodzą czopuchem, czyli do komina, tak? Kwestią jest, na ile skuteczne jest odbieranie tego ciepła, które wytwarza spalanie węgla, na ile to jest skuteczne. I ta skuteczność, co za chwilę udowodnię, zależy od czystości tych blach, bo na tych blachach po prostu osadza się wsadza, która tworzy jakby taką warstwę, no można powiedzieć, ochronną, izolacyjną, nie dopuszczając jak gdyby tych gorących spalin do bezpośredniego styku z blachami płaszcza metalowymi. No i wskutek tej izolacji, tej warstwy sadzy, no te ciepłe powietrze nie nagrzewa tak dobrze tego płaszcza wodnego, no i część tego ciepłego powietrza ucieka przez czopuch do komina, no i tracimy je, ogrzewając atmosferę. W jaki sposób się przekonać, na ile to pomoże, jeśli oczyścimy wewnętrzną powierzchnię pieca, tego płaszcza wodnego? Prosty eksperyment. Będę nagrzewał piec i liczył czas jego nagrzania w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku, kiedy on jest ekstremalnie brudny w środku, nie czyściłem go od 2 miesięcy. To jest zdecydowanie za długo, no ale żeby pokazać, jak to wygląda, no to tam jest warstwa sadzy, no sięgająca miejscami co najmniej kilku milimetrów, a w niektórych miejscach centymetra, a nawet i więcej. Przed czyszczeniem tego pieca zmierzę czas jego nagrzewania, odłączę go całkowicie od kaloryferów, tak żeby nagrzewał tylko i wyłącznie sam piec, sam siebie. Tą wodę, która jest wewnątrz pieca i nic więcej. Po to, żebyśmy mieli porównanie, tak? Odłączę pompę i zobaczymy czas nagrzewania pieca brudnego i czas nagrzewania pieca wyczyszczonego. Tak, tu mamy temperaturę czopucha po okresie postoju pieca. Piec był w stanie czuwania przez godzinę prawie. Temperatura 37,5 stopnia. No i temperatura będzie minimalnie wzrastać. Sukcesywnie zobaczymy, do jakiej temperatury. Tak, po 25 minutach pracy piec osiągnął temperaturę taką, jaką powinien, czyli 53 stopnie są ustawione, natomiast na czopuchu widzimy 52,6 stopnia. Taka jest temperatura po 25 minutach pracy ciągłej. Piec był brudny od środka, zanieczyszczony sadzą. No i tak po ponad 2 godzinach pracy ciągłej, jednocześnie pompa cały czas pracuje, pompa wodna, mamy ponad 66 stopni na czopuchu. Żeby piec wyczyścić, mam tutaj bardzo takie specjalistyczne narzędzie do czyszczenia pieca czy kotła, płaszcza wewnątrz. No i nie zawaham się go za chwilę użyć. Z tej okazji, że już robimy taki eksperyment, zobaczymy, na ile wystarczy pełne napełnienie takiego zbiornika. Napełnię go do pełna. Tu jest 125 do 130 kg opału się zmieści. Zobaczymy, na ile to wystarczy. W przypadku oczyszczenia pieca, jak długo może taki zbiornik pociągnąć.
No i przy okazji zobaczymy też, ile będzie popiołu z całego takiego zbiornika. A to wszystko, żeby odpowiedzieć na pytanie, no jak długo można taki piec zostawić, taki kocioł, jak długo można go zostawić bez opieki i bez oczyszczenia popielnika, bez dokładania opału. Czy można spokojnie wyjechać na ferie, zimowe na przykład, na tydzień i czy taki piec, taki kocioł uciągnie to wszystko sam, bez ingerencji człowieka, bez ingerencji z zewnątrz. Tak, na czapuchu mamy 33 prawie stopnie. Piec się załączył, kaloryfery są odłączone, zasilanie. I tutaj mamy 51 stopni, przy takiej temperaturze włącza się kocioł. No i będzie nagrzewał teraz wodę. Tym razem kocioł jest oczyszczony od środka. Zaczyna nagrzewać się, zobaczymy po jakim czasie nagrzeje się całkowicie płaszcz wodny i zobaczymy przy okazji jaka będzie temperatura czopucha też po tym okresie, zmierzymy ten czas. No i oczywiście jest to wszystko zrobione przy założeniu, że piec jest, kocioł całkowicie wyczyszczony od środka, płaszcz wodny jest czyściutki, wszędzie jest wyczyszczony, także no zobaczymy jak to będzie się długo nagrzewać w tym przypadku i porównamy czasy nagrzewania się, z czego będziemy wiedzieć, no w jakim stopniu nam ciepło ucieka przez czopuch i do komina, no bo chcemy, żeby tego ciepła jak najmniej tamtędy uciekało nam. Tak więc kocioł w tej chwili się właśnie wyłączył, który jest odłączony od ogrzewania, tak samo jak w poprzednim przypadku, żeby można było to porównać. No i czas tego nagrzewania był dużo krótszy. Temperatura, do jakiej doszedł czopuch, to jest prawie 40 stopni. Prawie 40 stopni. No to jak widać dużo niższa. Kocioł nagrzewał się znacznie krócej, bo tylko 18 minut. 18 minut, a więc o całe 7 minut krócej, 7-8 minut krócej niż wtedy, kiedy był zanieczyszczony nagarami i sadzą i popiołem od środka. W tej chwili, jeszcze raz pokażę, jest całkowicie wyczyszczony. Tak, i po 9 dniach palenia w piecu i odkładania się sadzy na płaszczu wodnym mamy temperaturę na czopuchu wyraźnie wyższą. Czyli już po 9 dniach osadza się na tyle sadzy, że już trochę wzrasta temperatura na czopuchu. Pompa wodna pracuje cały czas. Piec pracuje cały czas od godziny i efekt jest taki, że przez czopuch ucieka znacznie mniej ciepłego powietrza, spalin gorących, ponieważ nagrzewa się zaledwie do temperatury 45-6 stopni po godzinie. Zobaczymy jeszcze po następnej godzinie, kiedy no maksymalnie się powinno to wszystko rozgrzać. Zobaczymy, do jakiej temperatury rozgrzeje się czopuch, czyli ile powietrza ciepłego ucieka nam przez komin. Tak, i po 2 godzinach bezustannej pracy kotła, przy czym stale są włączone, podłączone kaloryfery, pompa działa, mamy temperaturę na czopuchu 46,6, a więc wyraźnie niższą niż w przypadku, kiedy piec nie był oczyszczony, a więc dużo mniej ciepła, dużo mniej gazów wylotowych ucieka do komina przez czopuch. W wyniku tego eksperymentu okazało się, że piec brudny nagrzewa się przez 25 minut, natomiast oczyszczony nagrzewa się 19 minut. To jest różnica 6 minut. No procentowo bardzo łatwo obliczyć, to jest 20%, 24% czasu nagrzewania. No wiadomo, że czas nagrzewania jest proporcjonalny do zużycia tego węgla, który jest zużywany podczas tego nagrzewania. A więc jest to oszczędność około 24%. Również tą różnicę w oszczędności energii i w skuteczności pracy pieca, czyli po prostu w jego sprawności energetycznej, było widać na czopuchu. Czopuch się nagrzewał do temperatury no, 47, nawet do 50 stopni, kiedy piec jest brudny, czy nawet powyżej.
Natomiast jeżeli piec jest dobrze oczyszczony od środka, no to jak widzieliśmy, temperatura wynosiła około 40 stopni. Natomiast już po tych 9 dniach, no wiadomo, no sadza się cały czas osadza na tym wewnątrz tych blach. Już się trochę tej sadzy osadziło, już ta temperatura wyraźnie była wyższa, bo wynosiła nawet 44 stopnie, czyli już skok o 4 stopnie wyżej, więc więcej ciepła ucieka do komina. No myślę, to nie jest jeszcze katastrofa, ale no tak przypuszczam, że dobrze byłoby raz na 2 tygodnie taki piec oczyścić. No a jeżeli ktoś ma czas i ochotę, to może to robić raz na tydzień, więcej zaoszczędzi po prostu. Tak więc okazuje się, że przy dobrze oczyszczonym kotle taki pełny zasyp zbiornika bunkra wystarcza aż na 9 dni ogrzewania, aż do pustego zbiornika. Natomiast popielnik jest pełniutki. Skrzynka jest całkowicie wypełniona popiołem. Oczywiście to wszystko zależy też od parametrów samego opału. Ja miałem 28 MJ i 5% popiołu. No i to starczyło na 9 dni w grudniu, kiedy temperatura zewnętrzna była w granicach od 0 do 2, 3, 4 stopni. Natomiast wewnątrz w domu było do 22 stopni. W obrysie dom ma 11 na 11 metrów. Elewacja jest ocieplona styropianem. Okna wymienione i tak dalej. Tak więc jak widać, można spokojnie wyjechać na ferie zimowe, zostawiając kocioł na chodzie. Doradzałbym tylko obniżenie temperatury na czujniku, na sterowniku wewnątrz domu. Także jeśli uznacie, że ten kanał jest pożyteczny, że informacje tutaj zawarte się do czegoś przydadzą Wam, proszę dajcie lajki, dajcie suba, czyli subskrypcję. W jakiś sposób to pomoże wprowadzenie tego kanału. No i zapraszam też na inne filmy, bo nie zajmuję się tylko i wyłącznie węglem.